Problem krytycznego niedokrwienia to problem ludzi bardzo bezradnych, bo zwykle to są ludzie w siódmym, ósmym, czasami, w szóstym dziesiątku lat życia, którzy są emerytami rencistami, często w ogóle bez środków do życia, tak zwani bezrobotni, ale są to ludzie wyjątkowo pokrzywdzeni przez los. Można powiedzieć, że w wielu wypadkach sami sobie temu byli winni, bo palili papierosy przez lat 30 czy 40. I mieli na to pieniądze. Nie mieli czasu chodzić do lekarza. Tym niemniej jednak teraz, teraz oni mają krytyczne niedokrwienie. To znaczy, że nie śpią od miesiąca, od dwóch tygodni, od tygodnia z powodu bólu. Z powodu bólu niedokrwiennego. Ból niedokrwienny jest czymś takim, co obezwładnia człowieka, co uniemożliwia normalne myślenie, co uniemożliwia normalne życie. Temu bólowi można zaradzić tylko i wyłącznie w jeden sposób. Można zaradzić w sposób, aby doprowadzić krew do kończyny. Jeżeli doprowadzimy krew do kończyny, u części chorych uda się im uratować nie tylko kończynę dolną, ale i życie. Krytyczne niedokrwienie to choroba bezpośrednio zagrażająca życiu. Wszyscy nie umieramy z powodu czarnego palca spowodowanego czwartym stopniem niedokrwienia, umieramy z powodu Niewydolności krążeniowo-oddechowej, ale ta jest spowodowana w znaczącym odsetku przypadków krytycznym niedokrwieniem. Krytyczne niedokrwienie to wreszcie amputacja kończyny. Amputacja kończyny, która takiego człowieka czyni całkowicie ubezwłasnowolnionym. Ci ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby wyjechać i kupić sobie samochód, który można obsługiwać rękami. Często ci ludzie mieszkają w dwu- i czteropiętrowych domach, które stają się dla nich więzieniem. Często ci ludzie w około 50% przypadków w ciągu roku umierają. Nie dociera do nich pomoc, nie dociera ona, bo stanowią jakiś margines naszych zainteresowań. Jednak jest to bardzo szczególna grupa ludzi, którym trzeba bezwzględnie pomóc, bo w odpowiednim momencie, odpowiednio zastosowana pomoc, tak chirurga, angiologa, jak i interwencjonisty wewnątrznaczyniowego, pozwoli przynajmniej części z nich wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Inną rzeczą, czy będą palili, czy nie będą palili, myślę, że to już jest sprawa następowa, którą bezwzględnie należy potępić, ale w momencie bólu temu choremu trzeba pomóc.